specjalnych, który odbędzie się od 18 do 26 maja. Dlatego też piłkarze gospodarze wychodzą na boisko w towarzystwie uczestników olimpiad specjalnych. A kapitan górali Marek Sokołowski odczyta zaraz specjalny apel skierowany do zawodników olimpiad specjalnych. Klub Ekstraklasy wspierają olimpiady specjalne od lat, co jest dla nas, nas piłkarzy, wielką przyjemnością. Robimy to głównie za pośrednictwem dedykowanej kolejki ligowej Ekstraklasy. Dla nas, podobnie jak dla sportowców, olimpiady specjalne w Polsce jest to ważne wydarzenie. Wchodząc razem na stadiony, wskazujemy, że promujemy piłkę nożną, która jest coraz istotniejsza w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną. Świadczą o tym liczby. Każdy rok ponad 2000 zawodników olimpiady specjalnej bierze udział w turnieju piłkarskim w całej Polsce. Gorąco zachęcamy kolegów z boiska, klubów i federacji, aby dołączyli się do naszych działań i wspierali osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W całej Europie w ciągu nadchodzących europejskich tygodnia piłki nożnej olimpiad specjalnych. Europejski tydzień w dniach od 18 do 26 maja jest to czas na to, aby odkryć swojego wewnętrznego zwycięstwa. To był, drodzy Państwo, specjalny apel Marka Sokołowskiego do zawodników olimpiad specjalnych, a nim pierwszy gwizdek arbitra, wpierw jeszcze miła uroczystość. Nasz bramkarz Richard Zając, drodzy Państwo, rozgrywa dziś setny mecz w barwach Podbeskidzia. Koszulkę z numerem setnym wręcza Liśkowi prezes Wojciech Borecki. Brawa dla Liśka, drodzy Państwo, który dziś po raz setny bronił będzie bramki Podbeskidzia. Jeszcze raz, drodzy Państwo, brawa dla Rysia Zająca. Goście dziś w strojach biało-niebieskich, gospodarze na czerwono. No i, drodzy Państwo, to jeden z najważniejszych, bo nie najważniejszy mecz tego sezonu dla Podbeskidzia. Jakiego rodzaju wyniku oczekujemy, to chyba nikomu z Państwa mówić nie trzeba, ale mamy dziś wierszanie. Grali z lewo, grali po góralsku, tak jak tego oczekujecie. Potrzebne jest też Wasze gorące wsparcie i do tego Was gorąco zachęcam, aby przez pełne 90 minut dziś na stadionie Gwiezdy Białej doping nie milkł. Byle kulturalnie. Thank you.
sekundy. To co będę robił? Oh!
uderzał Marcin Wodecki. Thank you.
którzy wykonali kierunek karany występujący z numerem 16 ze swojego gości Paweł Cisman.
Yeah.
zespole gości Adrian Korczyński. Come on!
Ja szukaj Pauli! Zdobywał oznaczony numerem 23. Robert! No i czas na aktualny wynik spotkania. Pod Beskidzie Bielsko-Biała! Piast Gliwice. Dziękuję. Z dwójką zespołu gości LCG.
Części gry, arbiter wylicza 1 minutę. Treści Mix pod numer 8068. T-Mobile. Sieć największych możliwości.